3 tipy na maksymalnie kremowy humus. Numer 1. Namoczoną cieciorkę najpierw smaż w garnku z sodą oczyszczoną. Dzięki temu zmięknie łupina cieciorki i to ona tworzy grudki w paście. Numer 2. Gotuj cieciorkę, aż będzie bardzo łatwo się rozpadać. To może potrwać od 20 do 50 minut. Numer 3. Zblenduj najpierw samą cieciorkę, a osobno zrób sos z tahiny, czosnku i soku z cytryny. Potem zacznij dodawać zblendowaną cieciorkę w temperaturze pokojowej w trzech partiach. To otrzymasz niesamowicie kremowy humus. Obserwuj po więcej, bo teraz znasz